Witajcie, Nizi z tej strony, Pat TV, jest ze mną jak zwykle DJ Jano. Witam Was serdecznie, dobry wieczór, dzień dobry. No i co, i mamy dla Was trzecią już z kolei mapkę z najnowszego dodatku Close Waters. Mapka się nazywa Operacja 925. No i co możemy o tej mapce powiedzieć? No to jest możemy nasza... jedną ważną rzecz powiedzieć, że na pewno jej nie lubimy razem, tak? Nie przypada nam do gustu. Nie należy do naszych ulubionych, to tak, to zdecydowanie racja. A powiemy Wam zaraz dlaczego. No tak, mapka jest, tutaj mamy punkt A właśnie teraz, to taki najbardziej gorący punkt tej mapy, to zawsze się najwięcej strasznie, strasznie odsłonięty, przeszklony i w ogóle u góry antresolki, korytarze takie, to jest zaraz, bo to jest taki biurowiec tak naprawdę, to jest jakaś część biurowca, tak to wygląda. No, problemem tej mapki jest to, że to jest jasny punkt, a tam są długie, ciemne korytarze, z których tak. Zawsze wyłażą jacyś goście albo siedzą snajperzy. No i to niestety jest bolesne, a dlaczego mapy nie lubimy? No właśnie ze względu na ten miks taki. Bo jest kupa takich zakamarków. Ona jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć, że ona nie jest tak naprawdę mała, bo to jest według ciebie to chyba największa z tego całego dodatku. Ona jest najbardziej zróżnicowana i największa tak naprawdę. Znaczy, czy najbardziej zróżnicowana, to bym dyskutowała. Czy na pewno jest najbardziej rozległa, bo większość tych pozostałych map jest wielopiętrowa. Ale wiesz, ma poziomy, tam jest jakiś parking, tak? No potem tak. Na dole tak. Masz to bez parkingiem, potem środek masz z A, potem to patio tam C, to jest takie powiem ci... No dokładnie tak. No właśnie to, co chcieliśmy powiedzieć o tych trzech punktach, które gdzieś tutaj się rozkładają i ten punkt A jest takim punktem najbardziej newralgicznym. Gdzieś tam teraz lecimy na ten punkt C, polecieliśmy. Z powrotem. Tak, z powrotem na B jest niestety, znaczy A i C są łatwe w miarę do przejmowania, bo są na tym samym poziomie. Bo są skrajne i są na tym samym poziomie, dokładnie. Tak, a na B trzeba się tam niestety zbiec albo zginąć. Tak, na parkingu, trzeba się cofnąć do parkingu i to jest jednak trochę biegania, bo faktem jest tak, że te jednak gra się szybko w tym DLC jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiej gry i do szybkich akcji, a tutaj czasami trzeba się poszukać i troszeczkę to jednak czasu zajmuje i no ona jest taka, no, ciągnie się jak flaki z olejem ta mapa generalnie, no jak się nią gra. Kupę biegania między A i C i to jest niestety największy ból w tej mapce, że biega się między tymi punktami czasami jak głupi, a ze względu na swoją rozłożystość, a że jest tylko 8 graczy kontra 8 graczy, to czasami właśnie szuka się przeciwników i to jest dokładnie. Taki... No... A już Gunmaster, który przetestowaliśmy, jest pomyłką totalną na tej mapie, prawda? No jest kiepskawe, to się ciężko gra. Ale za to z drugiej strony, wiesz, no fajna rzecz, że tutaj można za to posmakować każdej pukawki z tego nowego DLC, bo tutaj każda pukawka podejdzie i każdą da się postrzelać, czy krótką, czy długą, czy snajperą, czy shotgunem. Tutaj zawsze można poszaleć praktycznie wszystkim, co jest dostępne, tak, w tym nowym dodatku i to jest plus. To pod tym względem ta mapka jest akurat dobra, że tu można, wiesz, pobiegać z jakimś naprawdę na dłuższy dystans karabinkiem się bez problemu tutaj ale suma bawa. Summarum możemy powiedzieć też jedną też rzecz na plus, kolejną na plus, że ona jest też kolejna mapa ładna, ładnie zrobiona, ładnie wykonana i tak dalej. Wizualnie tutaj naprawdę jest, trzyma naprawdę, cały dodatek trzyma bardzo fajny poziom. I te kartki latające na tych biurkach i tak dalej, to jest naprawdę dużo szkła tłuczonego, to jest naprawdę fajnie, to wszystko wygląda, to naprawdę znaczy nie, no, sprawia radochę. Powiem ci tak, no, niepowtarzalne na pewno w tym dodatku jest to, że każda mapa jest inna, zdecydowanie inna, tu się nic nie powtarza, nie ma jakichś, wiesz... Tak, o tym już mówiliśmy, jasno. No tak, rozmawialiśmy, ale nawet w ramach samego dodatku, każda mapa jest inna. Mimo, że to mogłoby się troszeczkę mylić z Ziba Tower, prawda? Bo podobno jest jednak troszeczkę. Znaczy, wiesz co, no, Ziba Tower to są jakieś tam hotele, tutaj jest jakieś bardziej przestrzeń biurowa i to się tam od siebie o tyle różni, prawda? Mhm. Znaczy nie, no trzeba powiedzieć, że mapka jest na pewno ciekawa, wizualnie bardzo ładna. No, nam osobiście nie przypadła do gustu, nie twierdzimy, że jest zła, bo dokładnie. Jest kupa jakichś takich zakamarków, gdzie można tam bokami tymi przestrzeniami biurowymi przejść. No i w sumie co? To tyle, no. Krótki szpil, raz, dwa, trzy, cztery minuty z kawałkiem i pozamiatane. Dokładnie, no. Poleciało. Przeciwnik niestety nie dał rady. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.